Kibidi toilet, znowu jest w akcji, lecz boją się go tylko szczury w kanalizacji. Polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Kazał ci. Nie oszukujmy się, Lila, współczuję Lila. Nagram do tego twerk. Polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Te polskie. Rzeczywiście! Te. Budowa! Au! Ja przespałem 3 miesiące?! Elo mordo, ja jestem Rembo i witajcie w kolejnym odcinku Zagubiony w internecie. Ludzie, ja tak bardzo uwielbiam, jak wy jesteście aktywni pod filmami. Aż mi wykręca, jak zauważyliście. Moja najlepsza na świecie administracja zrobiła konkurs plastyczny na Halloween. Ludzie, ja widzę tutaj te wasze prace. Mimo że nie mam czapki, to czapki z głów. Tutaj pierwsza praca. Mogę sobie wyobrazić, jakbym wyglądał, jakbym był Jokerem. JJ Rembo. Ten ziomek wygląda tak podobnie. Kolejny rysunek, niesamowity. Cieniowanie, wszystko jest na miejscu. No wy jesteście tak utalentowani, że to jest show. Pięknie. Karykatury się bardzo boję. Co tu się... Czekaj, to jest już... Chyba tłumacz. Ja nie wiem, czy ktoś tu chciał mnie obrazić. Jeszcze te zęby. Ale nie, karykatura na tym właśnie polega, że się robi takie... Czekaj, to ja nie mogę, to jest za dużo się dzieje. Ej, myślałem, że gorzej już być nie będzie. Jednak jak patrzę na karykatury, to rzeczywiście może być gorzej. To w ogóle... Mega podobają mi się te wasze prace. Wszystkie zasługują na medal. To jest... Dużo rzeczy się wydarzyło w tym filmiku. Jeszcze raz, po kolei. Trzeba to przeanalizować. Bardzo fajne, taktyczne spodnie na spacer dla kobiety, jak najbardziej. Ale co tu robi ten... Co to jest? To jest koza? Połączenie kozy i psa. Kto mi to wysłał? Nikola? O co ci chodzi? Pan Jezus już się zbliża. Nie śmieję się, bo pójdę do piekła. Dostałem zdjęcie samolotu. Komuś się musiał spodobać symulator latania. I to na tyle, że aż wstawił mi to tutaj. Dziękuję ślicznie. Cieszę się, że podzieliłeś się z nami swoją pasją. Hejka. Hi, co ty my? Spyky, a u ciebie? Dobrze, a u ciebie? Tyże sypyky. Masz plany na wieczór? Nywy my w symy. Myży tak, myży ny. Ten moment, kiedy słowo składa się z 4 liter, a ty i tak je skracasz do 2. Czy nie? Nywy my. Ogarnij się. Symy sy ogar. Dobra, ja nie piszę z tobą. Kyky, ny to ny. To było dobre. Jak wiadomo, w języku angielskim czasownik jeść wymawiamy na 5 sposobów. Eat, eats, ate, eating, eaten. No wiadomo, tymczasem w Polsce. Jeść, zjeść, jadać, zjadać, jem, zjem, jadam, zjadam, jesz, zjesz, jadasz, zjadasz, je, jada, zjada, jemy, zjemy, jadamy, zjadamy, jecie, jecie, jadacie, zjadacie, dacie, jedzą, zjedzą, jadają, zjadają. Ej, nie wiedziałem, że tyle jest. Jadacie, zjadacie, jadaj, zjadaj i tak dalej, i tak dalej. A to jeszcze wszystkich nie wymienił? Tak, ja znając te wszystkie słowa jeszcze totalnie podświadomie czuję się jak jakiś geniusz. Możliwe, że każdy Polak to geniusz. Będę sobie tak wmawiał teraz, jakby to było, że się głupi. Zupa! Obiad! Zupa! Obiad! Zupa jest! Obiad jest! I sam mi się właśnie kojarzy z takim typowo klubowiczem, który wchodzi do klubu i śpiewa PKP, nie? Ale se dobrze w tym radzi. Jadą świry, jadą! Matko! O, pożarino! Ja co tak mówię, na pamiątkę państwa, tylko nagram, bo... Co ty gadasz? Kurde, no teraz to będę się pilnować. Co? Co, ale serio? Nie! Tylko nagram, bo... Zobacz, jaką ekipę zmontowali. Okay.
A dziewczyna po prostu sobie kominek w telewizorze odpaliła. Siedzisz w domu, ciepła herbatka, kominek w tle prowizoryczny, w telewizorze oczywiście. I nagle słyszysz syren, wbijają ci strażacy, wyważają drzwi. O co tutaj chodzi? Ziomek już z drabiną za okna czeka. Krzyczy skacz, skacz. Ale to dobrze świadczy o czujności sąsiadów. Czy lepiej, żeby były takie sytuacje, żeby chałupa się spaliła i nikt nie przyjechał? Brawo dla podglądaczy za czujność, gdyby rzeczywiście coś się paliło, uratowaliby życie. No nie, no ten filmik właśnie jest śmieszny, a zarazem pokazuje, że jednak fajnie tutaj zareagowano. Tylko nagram. Gumowa kaczuśka, bere dobre. Dzień dobry, ubikacjus. Takich filmików chciałem uniknąć, ale wyświetliło się dla ciebie, dlatego trzeba to obejrzeć. I jak widzicie, pierwszy raz tego typu film z polskim dubbingiem. Skibidi! Ej! Skibidi! Ej, właśnie! W moim odcinku 24 godziny w łazience pisaliście mi Skibidi Toilet. Ja nie miałem pojęcia, o co chodzi. Teraz już chyba wiem. Rzeczywiście to jest podobne do miniaturki. Owa kaczuśka, bere dobre. Dzień dobry, ubikacjo Skibidi! Jestem naprawdę jakiś nie na bieżąco! Mam nadzieję, że wy jesteście na bieżąco, obserwujecie mojego Instagrama, dajecie łapeczki w górę, zostawiacie komentarze i oczywiście obserwujecie również TikToka, oglądacie shorty, udostępniacie. Obczajmy Skibidi! Przecież to Skibidi Toaleta! A czemu Skibidi Toaleta? YouTube plus Skibidi Toaleta! Very dobre! Skibidi Kibel, daj mi łapki w górę na YouTube'a. Ja muszę tutaj kurczę wejść w ten kanał, bo jestem bardzo ciekawy. O nie! Skibidi Toaleta, to mech, ja tak chuję! To jest normalnie, serię ziomek z tego zrobił! Skibidi Toalety! Pobój pożej! Czemu Skibidi Toalet w ogóle? Skibidi Toalet! Ale... Atakujcie! Fałszcie dalej! Zobaczcie, jakie to jest powiązane wszystko, żyjemy w Matrixie! Zrobiłem miniaturkę, gdzie wystaje mi łeb z kibla. Nagle dowiaduję się, że istnieje coś takiego jak Skibidi Toilet. Dzisiaj przypadkowo trafiam na filmik Skibidi Toilet, który okazuje się, że jest jakąś serią filmików. Jak ktoś mi powie, że nie żyje w Matrixie, to jest hit, nie? Skibidi Toilet i że jeszcze dzisiaj na to trafiłem, to... On ma tylko 9 postów? O nie, kreatury! O nie! Nie, kreatury! Pędzą! Skibidi Toilet! Skibidi, daj, 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 daj! Yes, 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 yes! Skip, skibidi to! Skibidi, dabidi, dabidi to! Dziękuję, skibidi to! Mój łeb jest w innym wymiarze. Jak to się stało? A to jest, powiedzcie mi, czy to jest oryginał? Czy Skibidi Toilet to jest jeszcze jakieś większe, jak to się teraz mówi, uniwersum? Ej, bo jest, czekajcie, sprawdźmy to. Bardzo mnie tym zaintrygowaliście ostatnio. Skibidi Toilet. Nawet piosenka jest! Odkryłam sekretną wiadomość Tytana Tyman, Skibidi Toilet part... Co? Co tu się dzieje? Ej, no tą piosenkę znam. Skibidi da da jest jest dip dip. No ale to z TikToka znam. I to te co tak wykrzywiały ryjami. Nie, ja widziałem jakiej film. A tutaj... Jest niedowierzanie, wyglądam za okna, a tam już rozbrajana jest bomba. Gigantyczne głowy jeżdżące na kiblach świecą laserami, bo chcą wojny z nami. Czy ja przespałem 3 miesiące? Wybudziłem się z jakiegoś jesiennego snu? Ja jestem... Czyli to Przemek stworzył Skibidi Toilet, tak? Skibidi... Czy Przemek też... O, skądś to wziął? Ja... Nie... Ej, serio, łeb mam teraz rozdupcony. Totalnie, doszczętnie, I am in very shock. Jeszcze się okaże, że Skibidi Toilet to coś, co zmieni moje życie. Nasze życie. Diss na Skibidi Toilet, piosenka. Ulotnie jak dym i do kąta, bo nie tego łajdaka. Skibidi Toilet.
Toalet znowu jest w akcji, lecz boją się go tylko szczury w kanalizacji. Wow! Kiedyś był ogromny, kiedyś był straszny, teraz swego cienia tylko mogę się wystraszyć. Ej, zarobiste! Dobra, dobra, nie? Ja wam powiem, że dzisiaj ciężko opisać to, co czuję, nie? Jestem roztrzęsiony. Zobaczmy, co jeszcze z tego skibidi toiletu. Skibidi toilet. Ej, a to... Nie wiem, czy to widziałem, kurde, teraz już. Mam wrażenie, że jakby ktoś mi wyssał mózg odkurzaczem przez ucho. Jestem totalnie rozdupcony, nie? Tym, co się dzisiaj z... Skibidi toilet dzwoni. Odbierasz czy nie odbierasz? Dobra, odbiorę. Halo? To jest jakaś seria, ty! Ej, umawiam się na terapię, nie? Mały syn nie chce jeść kaszy na śniadanie. Siedzi i płacze, a mama krzyczy. Mama krzyczy, mama krzyczy, a syneczek. Mama się dusi, mama szczeka, no szybko jedz. Nagle do kuchni wlatuje babcia. Niech je pączka! Naprawdę, ja mam rozdupcony łeb dzisiaj. Nie miałem tak dawno. 3, 2, 1, let's go! Łooo, sera! Tantemy seniorida! Ej, on wygląda jak z Minecrafta, nie? Kwadratowy ziomuś. Polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Te polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Te polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Ta piosenka na początku mi tak bardzo nie siedziała. Dalej nie jest to jakieś, wiecie, ale wchodzi w ucho. Jak słyszysz to, to przykuwa uwagę, nie? Nie jest to kunszt artystyzmu. A być może jest. Kunszt cały jest w tym, że wchodzi w ucho. Mimo, że nie brzmi jakoś świetnie. Trząść. Do rana nie kończy się. Ale to pasuje! Trafiam do pączcząść. Do rana nie kończy się mi. To tak mocno pasuje. To była piosenka Fredki. Nie, wióry w kaciach mam. Do rana nie kończy się. To za dobrze pasuje. Mówię wam, dzisiaj jest jakiś, kurde, dziwny dzień. My jako rodzice, gdy odstawiamy nasze dziecko na imprezę w stylu lat 90. Go party. Łebi dzisiaj rozdupca się, ale ten film jest tak dobrze zrobiony, że aż tutaj leci serducho. I to jest moje dla ciebie. Tutaj powinno być napisane, on kiedyś sam się znokautuje. No chłop tak macha tymi nogami, że nie wierzę w to, że za jakiś czas jakiegoś nokauta nie strzeli na łeb. Jest i nasz Crashy. Crashy Sharo! Perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido. Me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo. Kurczę, nie rób tak, bo za chwilę cię powieszę na ścianie. Mam trochę miejsca i czerwony marker, żeby oprawić to w serduszko. Ale zobaczcie, że on specjalnie się nauczył. Po hiszpańsku! Cien complejo sin sentido. Czajcie, za rok czaro po hiszpańsku by tylko nadupczał. Dasz radę coś z tym zrobić? Ma... Ojeny, to jest guma! Maria, no ja se daję radę ze wszystkim, zaufaj mi proszę. Jak to możliwe? No co ja? No elegancko jest, Maria. Ej, ale zdaje mi się, że nie było innej opcji.
dziękuję. Kostki lodu przyłożyć do gumy i się wykruszy. Na skórze nie działa, skóra oddaje ciepło, nigdy by ta guma nie skruszała. Chyba, że głowę włoży do zamrażalnika. Ej, nie wiem, co jest lepsze, czy trzymać głowę w zamrażalniku, czy ściąć się na łyso. Ale wiesz, to jeszcze inaczej, bo ona zetnie się na łyso, może sobie założyć perukę i włosy będą odrastać. Ale jakim cudem ta guma się tam wzięła, to ja nie mam pojęcia. Na głowie? Pod butem rozumiem. Gdzieś na kurce jakby wypadła, spoko. Ale na głowie? Może ktoś, nie wiem, z balkonu jej zrzucił? Jestem w takim miejscu, nie? We're just friends. So don't go looking with that look in your eyes. Nie no, to dzisiaj te filmy są trafieniem w dziesiątkę. Okej, czyli muszę robić 3 razy dziennie tak, żeby wyglądać tak. Damy radę. Mareczek? Mareczek Inks? Co to jest? Mareczek Inks. Czy wygrałem? Tak! I co, Walter? Skurwielu! Jeszcze raz. Czy to jest Mareczek? Ale skąd Mareczek? A co to jest Jinx? A to jest Fortnite'a postać? Czemu tyle? Kim jest Mareczek? Mareczek Jinx. Czemu Mareczek? Ej, naprawdę, ja potrzebuję więcej czasu w internecie spędzić. Poza nagrywkami praktycznie w ogóle w internecie nie siedzę. Na TikToku 5-10 minut przed spaniem. To jedyne, kiedy siedzę na TikToku. Tak, to cały czas sprawdzam jakieś statystyki, tam co piszecie i tak dalej. Chyba muszę zacząć w tym telefonie siedzieć, bo zauważyłem, że nic nie wiem, jestem niedoinformowany. Ten odcinek mi bardzo dużo wyjaśnił, nie? Zapakowałem ci chleb, masło i kilogram gwoździ. Co? Po co? Posmarujesz chleb masłem i zjesz. No tak. A gwoździe? No też są. Przecież zapakowałem. Chodzi o to, że zapakował gwoździe. Dziś bijemy 1,4 miliona! I oto specjal z tej okazji. To jeżeli wbijemy 2 miliony do końca roku, to jadę rowerem do Afryki. O nie, dobra, to trzeba zaobserwować. Polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Te polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Te polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Do rana nie. Jakbym siebie widział. Kończy się biba. Twojego typa jest typa, więc kręci. Chciała zrobić to źle, a zrobiła to świetnie. Polskie dziewczyny to... Jestem łysek z pokładu Indy. Przybywam z planety Nibiru. Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Au, au! Głowa w betoniarce! Cześć dziewczyny, chcecie kupić mi stary boksa za 5 dyszek? 5 dyszek, taka przyjemność. Jak wierzysz, to ja się cieszę. Takie luźne 3 koła ci wpadą może. Także subskrybujcie kanał, ziomeczki, bo takich akcji będzie więcej. Dostał zegareczek, a widzisz, zaryzykowałbyś czy nie? Myślałem, że tam będzie bomba. Bomba! Bomba! Ej, co ja muszę wpisać w internecie, żeby zapisać się na takie zajęcia? Doktor Szpile! Polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Te polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Te polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść. Kazał ci. Mam love-hate relationship z tą piosenką. Nie oszukujmy się, Lila. Współczuję, Lila.
Ej, no ale co ona by mogła zrobić w tej sytuacji? Co, ma pokazać, że jest obrażona na to? Jak pokaże w drugą stronę, no to zaś ludzie to inaczej odbierają. A być może jej się to podoba? Może ona lubi? Ciężko opisać, ale pamiętajcie, to, że wy byście nie mieli do takich rzeczy dystansu, nie znaczy, że ona nie ma. Ludzie oceniają innych ludzi swoją miarą. Jakoś tak to brzmiało. Nagrałem do tego twerk. Ile odpowiedzi! Gratulacje, płaczę, płaczę. Polskie dziewczyny też potrafią do pąsząść te. Rzeczywiście! Polskie dziewczyny też potrafią do pąsząść. Rzeczywiście, to nie był fake! Sylwester Stallone! To jest mój ulubiony aktor! Co on robi na TikToku? John Rambo! Ale ładną ma żonkę. Gdyby nie tata, to by nie miał tyle polubił. A to jest jej tata. Myślałem, że ona się z nim ożeniła, bo to jest normalne w takim świecie gwiazd. Czemu mi się takie rzeczy nie przydarzają? Nic jej się wdupcił. Cześć kolego, czy ja ci mogę jakoś pomóc? Jaki fajny lisek, ale jakie oczka ma. Oczy lisa. Ej, bez kitu może mieć wściekliznę. Zobaczcie, jakie on miał dziwne oczy, ten lis. Nie? Kurde, trzeba uważać na liski. I just want it for my own. Never we could never know. Make my miss come true. Nic nie za dużo już tych światł, aż tak razi po oczach, nie? Nie, ja mówię wam, naprawdę mam coś dzisiaj z łbem, nie tak.